Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym wszystkim podziękować w związku ze sprawą dotyczącą Akta 2. Przynajmniej na jakiś czas ta sprawa będzie ponownie rozpatrzona. We wrześniu będzie debatowana na forum publicznym. Jest to, myślę, że na razie mały krok, ale i tak ogromny sukces pokazujący tak naprawdę siłę społeczności internetowej, youtuberów, siłę was, użytkowników, zwykłych widzów, tak, gdzie zwykłą tak naprawdę petycją, zwykłym mailem do europosła można zrobić coś dobrego, także chciałbym podziękować ze swojej strony, ale to nie jest tak naprawdę sprawa, że działam tylko dla siebie, działamy wszyscy dla społecznego dobra. Dzisiaj przedstawię tak naprawdę kilka przypadków, na których akta 2, które uniemożliwia, tak, a które tak naprawdę są potrzebne dla każdego z nas, o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o Akta 2, miało być ono praktycznie wprowadzone już w lipcu, 5 lipca miało być zaklepane, natomiast no tutaj europosłowie postanowili, że ta data zostanie przełożona, że znowu ten projekt tej, no nie ustawy, bo ustawa to jest w Polsce, projekt ten prawny, tak, ten można powiedzieć tej cenzury, o, w ten najlepiej tak zabrzmi, trafi do ponownego rozpatrzenia, do znów komisji trójstronnej albo kilkustronnej, bo tam wiele, tak naprawdę bierze udział wiele grup społecznych, nie tylko tutaj prawnicy, ale także grupy społeczne. Myślę, że jest to sukces w jakimś stopniu youtuberów, także sukces Wykopu, który nagłośnił tą sprawę i który zachęcał do tego, bo wiadomo, że gdyby akta zostało wprowadzone i może gdyby zostanie wprowadzone, tak, no to jest to niebezpieczeństwo dla portali internetowych z memami, dla Wykopu, chociaż mówiłem, że tutaj rozwiązaniem jest takie, żeby przenieść te strony internetowe na serwery poza Unię Europejską, bo jest to przepisy prawne, które akta 2 będą dotyczyć przepisów prawnych tutaj firm w Unii Europejskiej. Natomiast tak, jest to niewątpliwie sukces. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedna z kobiet, nie wiem jak się nazywała ta kobieta, europosłanka, ale nie z Polski, gdzieś z zagranicy, wystąpiła na forum publicznym, wstaje i mówi: dostałam mnóstwo protestów, dostałam mnóstwo listów, tylko wczoraj na moją skrzynkę mailową przyszło milion protestów. Milion maili z protestami, także zapchali ludzie po prostu skrzynki. Ja nie wiem, jaka jest maksymalna pojemność skrzynki pocztowej, ale wyobrażacie sobie dostać milion maili? Musiałby być jakiś chyba musiała zrobić tak, zaznacz wszystko i usuń, tak, bo to jest niemożliwe, żeby to ręcznie usunąć. Milion maili w ciągu jednego dnia kobieta dostała. Milion maili z petycją, żeby akta nie było wprowadzone. No to nie tylko od Polaków, tak, ale od ludzi w całej Europie. Do tego protestu przyłączyło się mnóstwo instytucji, organizacji pozarządowych. Protesty były także na ulicach, na deptakach, tak, na miejscach publicznych. To też pokazało, tak, że społeczność internetowa to nie jest jakaś społeczność, tak, ludzi, którzy po prostu siedzą w podkoszulku przy komputerze, tak, z piwem i tak dalej, tylko to są ludzie wykształceni, mądrzy, inteligentni, którzy potrafią też się skrzyknąć, wyjść na ulicę, walczyć w imię wolności słowa, walczyć z cenzurą w internecie, tak. Oczywiście trzeba rozumieć dwie sprawy, tak, no, trzeba rozumieć granice internetu, no, znaczy internet, wszyscy mówimy, że daje wolność, tak, no oczywiście jest ta wolność, ale oczywiście w granicach przyzwoitości, tak, jakieś przemoc seksualna, nienawiść i tak dalej, no to jest niedopuszczalne, natomiast walka tak naprawdę tutaj o wolność słowa w sensie pozytywnym. Teraz tak, podam takie proste przykłady, dlaczego to akta jest bardzo złe, bardzo niedobre, podam przykłady dla zwykłego człowieka, bo każdy jakby z youtuberów, co mnie też jakby zabolało, że niektórzy youtuberzy powiedzieli: a, akta 2, mnie to nie dotyczy, ja tam nagrywam gry, mnie to nie dotyczy. Nieprawda, też się dotyczy, każdego z nas dotyczy, emeryta, rencistę, profesora, studenta, kierowcę, lekarza, prawnika, każdego dotyczy. Prosta sprawa, idziecie na przykład do lekarza, macie jakąś chorobę, lekarz wam mówi, że macie jakąś jednostkę chorobową, tak? Pierwszy raz słyszycie tą po prostu chorobę, nawet nie wiecie, co to jest. Pierwsze, co robi każdy z nas, wraca do domu, włącza komputer i sprawdza tą jednostkę chorobową, tą chorobę w internecie. Jakie jest najbardziej wiarygodne źródło na dzień dzisiejszy? Wikipedia, tak? Czyli załóżmy, nie wiem, po prostu mam jakąś tam chorobę, wracam do domu, wpisuję ją, sprawdzam na Wikipedii, mam zdjęcia i tak dalej. Wikipedia, gdyby wprowadzone zostało akta 2,
nazwa nie może istnieć, nie może funkcjonować. Zresztą Wikipedia zrobiła protest 24 czy 48 godziny, gdzie tak naprawdę nie było dostępu do tej Wikipedii. Czy już jest jedna prosta sprawa. Druga prosta sprawa, a więc na przykład grasuje w jakiejś miejscowości pedofil i matka, która ma tutaj Facebooka, chce swoje koleżanki poinformować na Facebooku, wrzucając link na przykład, który z artykułem na jakimś serwisie informacyjnym, tak, lokalnej gazecie. Nie może tego zrobić, bo by musiała zapłacić za ten link. Absurd, tak? Absurd. Nie można poinformować tak naprawdę o tym, co się dzieje w pobliżu, w otoczeniu, tak? Czyli to by musiało być jakieś, nie wiem, tajne, nie? Gdzieś tam, wiecie, uważaj tam po prostu, bo co jest, grasuje jakiś pedofil i tak dalej, ale linka nie podawaj, bo będziemy musieli zapłacić. No to jest absurd, tak? Czyli na tych Facebookach, na Facebooku, na mediach społecznościowych nie będzie można umieszczać linków do jakichś akcji. Wyobraźcie sobie inną sprawę, a więc macie na przykład akcję charytatywną i jakaś osoba zbiera na przykład na dziecko małe, które ma mało czasu, na przykład kilka tygodni na to, żeby zebrać na jakąś chorobę, na jakąś protezę, operację. No i chodzi tak naprawdę o udostępnianie linków, tak? Czyli chodzi tak naprawdę o udostępnianie linków, żeby przekazywać jeden drugiemu ludziom, jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech po prostu, niech dołoży się, ale sam fakt, że ktoś udostępni linka, nie możecie, bo akta B2 wam to zabrania. No absurd, absurd. Czyli to są takie przykłady tak naprawdę z życia wzięte, tak, z życia wzięte, akta 2. Kolejna kwestia, ja mówiłem, że akta 2 to jest tak naprawdę cenzura, jeśli chodzi o politykę i wprowadzenie jeśli chodzi o politykę, o przywódców. Mamy jakiegoś dyktatora w jakimś państwie, to społeczeństwo nie będzie mogło się skrzyknąć przez internet, przez Facebooka, że na przykład spotkają się wszyscy wtedy tam i tam, że będą protestować, manifestować, bo nie można udostępniać linków, bo będzie algorytm, będzie robot na Facebooku, na Google, na YouTubie, który będzie wykrywał te linki, będzie je zamazywał, usuwał, albo po prostu nie będą widoczne. No absurdalna sytuacja. Także to nie jest taka kwestia, że akta 2 oczywiście w jakimś sensie odnosi się do praw autorskich. Na pewno akta 2 w tej formie takiej pierwotnej, która była, powinna zostać przyjęte. Natomiast duże rzeczy z tej akta 2 powinno być odrzucone, powinno być po prostu, powinno być usunięte, tak, z tego zapisu, bo idea była dobra, tak, ochrona własności intelektualnej, praw autorskich, natomiast chyba ona poszła za szeroko, tak, poszła ona za szeroko. Kolejna sprawa to zobaczcie sobie, na przykład ktoś prowadzi bloga, tutaj nie może poinformować na tym blogu, nie może przekazać żadnej informacji z jakiegoś innego źródła, no to jest absurdalna sprawa, tak, no i żyjemy w dzisiejszych czasach, tak naprawdę w epoce wymiany informacji, więc taka blokada tak naprawdę jest to cenzura, nakładanie tutaj, nakładanie plastra na usta, tak, żeby po prostu ludzie milczeli. Będą tylko jedne, tak, główne media mainstreamowe, czy główne tutaj media, które będą narzucać pewien światopogląd, a ludzie nie będą mogli się nawet nie zgodzić z tym. Także to jest absolutnie absurdalne, niedopuszczalne. Widać, że bardzo szeroki odzew społeczny, mnóstwo tutaj ludzi się to zaangażowało. Oczywiście każdy w ten sposób, jaki ma możliwość, tak? Ja robiłem filmiki, gdzie pokazywałem właśnie Wikipedię, stronę, jak ona wygląda. Na Wikipedia podała możliwość napisania maila, sam napisałem tam do europosła, tak, z petycją taką, do, żeby tutaj te akta nie było wprowadzone. Tam był taki formularz i tak dalej. Zresztą możecie zobaczyć na moim filmie. Więc tutaj się liczą tak naprawdę pojedyncze głosy. Oczywiście każdy powie tak, co ja na przykład zwykły Kowalski mogę zmienić w sprawie akta, tak? Nie jestem decyzyjny, nie jestem przywódcą i tak dalej. Ale siła tak naprawdę jest w masie, tak? Jeżeli każdy z nas będzie myślał, że nic nie zrobi, to wtedy nic nie osiągniemy, tak? Natomiast poszczególne pojedyncze głosy, i dlatego na przykład dzisiaj nagrywam taki film z podziękowaniem dla tych ludzi, którzy wzięli ten udział, dla tych właśnie zwykłych, tak? Dla tych, którzy pracują jako kucharz, kelnerka, kierowca i tak dalej, którym się wydaje, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia i wpływu na ich życie. Właśnie chciałem podziękować, tak, bo tego oczywiście przywódcy nie zrobią, tego politycy nie zrobią, tylko wyjdzie europosłanka, która mówi, wczoraj na moją skrzynkę przyszło milion maili, tak, z protestem dotyczącym tego. Nawet tam mówiła, że twórca tego w ogóle całego internetu, adresu www, to jest jakiś facet, który tam mieszka w Wielkiej Brytanii, nie pamiętam, jak on się nazywał, tego protokołu całego, że największe tuzy tak naprawdę informatyki, tak, twórcy
największych tutaj serwisów internetowych są przeciwko temu. No i taki szok, nie? Zdziwienie po prostu, że to jest złe. No bo to jest złe, tak? Bo to jest złe. Wielu europosłom, gdy ten projekt był przedstawiony, oni na dobrą sprawę nawet się za bardzo tym nie interesowali, tam chcieli klepnąć. Dla nich najważniejsze tylko tak, jak partia im powie, to nacisnąć albo zielony guzik, albo czerwony. Wiecie, oni sobie tylko wchodzą do internetu, sprawdzą informacje, a resztę to siedzą i nic nie robią, tam praktycznie bąki zbijają. No nie, no może pracują, przepraszam, pracują, tak? Ale w sensie takim, że no dlaczego musiał tak społeczny być mocny nacisk w tej kwestii, a dlaczego na przykład europosłowie sami się z tego nie zorientowali, tak? Sami się nie zorientowali. No ale to jest szok, tak? Milion dostać w jeden dzień. To jest masakra. Także fajna sprawa. Myślę, że fajna inicjatywa, która pokazuje też, że ci youtuberzy w takich ciężkich momentach i Wykop i inne portale internetowe, które różne są opinie, kłócą się i tak dalej, tego lubią, tego nie lubią, potrafią się tak naprawdę zjednać w jednej sprawie. Chociaż nie jest to do końca jeszcze sytuacja załatwiona, ale już jest duży krok, tak, jak już jest. Wyobraźcie sobie, że tych europosłów, tak, każdy z nich dostanie taką skrzynkę zapełnioną tymi właśnie mailami, tymi informacjami, to budzi od razu coś jest nie tak, coś z tą ustawą jest nie tak, nawet jeżeli ktoś się nie interesuje tutaj tymi prawami autorskimi, tak, nie interesuje się akta 2, to coś jest nie tak, tak, już zaczynają debatować, już zaczynają rozmawiać, słuchaj, ja dostałem na maila milion maili, tak, na skrzynkę milion maili, coś jest nie tak po prostu, no ja też tu dostałam, tu mi piszą, tam mi piszą, ten, czyli zwracamy tak naprawdę uwagę, tak, zwracamy uwagę. Natomiast później, no to już wiadomo, że trzeba tutaj zobaczyć, jak będzie wyglądał kształt ostateczny. Miejmy nadzieję, że we wrześniu będzie to w takim kształcie przygotowane, albo całkowicie odrzucone, będzie to w takim kształcie przygotowane, że będzie to do zaakceptowania i społecznie akceptowalne, tak? Także tak to właśnie wygląda. Nawet najwięksi wydawcy stron internetowych, portali są przeciwko temu, także nie wiem, czy to ma jakiś po prostu... No mówię, to jest kwestia tutaj polityczna, kwestia cenzury politycznej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy oglądali mój film i jakby z mojego polecenia, czy dzięki temu, że zobaczyli u mnie, przyłączyli się do tego protestu, nie dla mnie, ale dla ogólnego dobra. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!